Państwo prawdą, Panie Wójcie, drodzy mieszkańcy i zaproszeni gości. Pozwolicie, że wypowiem się na temat dwóch uchwał, które są z szkoły, dotyczące szkoły Klucz i Jędrzejewo, bo to są wspólne uchwały, mają ten same brzmienie. Mianowicie wszystkim nam, którzy jesteśmy na sali, zależy na tym, żeby podnosić walory nauki i lepszego poziomu nauczania w naszych szkołach oświatowych. Ale uważam, że przekształcenie i degradacja szkół o niższym stopniu jest złym, ponieważ to będzie w perspektywie czasu prowadziło do likwidacji praktycznie tych wszystkich placówek. Ponieważ dając możliwość przekształcenia do 1-3, potrzebnych jest nam 3 nauczycieli, tak naprawdę dyrektor. Koszty utrzymania tych jednostek będą duże i będą miały to komplikacje w tym, że jeżeli przyjdzie kolejna rada, wiem, że wy nie macie takiego zamiaru likwidować, ale wójtem się bywa, radnym tak samo się bywa. To trzeba wiedzieć. Przyjdzie następna i radni zadecydują, że szkoła w Jędrzejewie i w Kluczu jest nieekonomicznie, nie opłaca się jej utrzymywać, bo są za duże koszty jej utrzymania. I stwierdzą, że muszą zamknąć tę szkołę. Uczestniczyłem też w spotkaniu, które odbyło się w Jędrzejewie. W głosowaniu wyszło 15, było za tym, żeby było 1-3. Byli to głównie mieszkańcy Kamionki, głównie Sławna i Pusinowa. Mieszkańcy Kamionki tak naprawdę się wstrzymali, a za budową szkoły w Jędrzejewie było 11, to byli głównie mieszkańcy Jędrzejewa. Należy powiedzieć, jeżeli będziemy tak podchodzić do tego, że będziemy robić spotkania i będziemy robić narrację, że będzie lepszy nam system nauczania, 1-3 będą sprawiły lepsze warunki w szkole w Lubaszu. Jest to może i prawda, ale tak wcale można spodzić dobre warunki w szkole w Jędrzejewie. Argument, który mówi, że lepsi będą nauczyciele w Lubaszu, do mnie też nie trafia, bo jeżeli jest nauczyciel od matematyki, to ile on tak naprawdę będzie miał naprawdę godzin z tymi dziećmi? Najwyżej 4-5 oddziałów będzie mógł mieć lekcji, bo tyle 20 godzin to wychodzi wtedy na jednego nauczyciela, bo tylko z 4 klasami tak naprawdę będzie, czy z 5 miał te zajęcia, a innym nauczycielem będzie, z innym nauczycielem będą miał inne dzieci. Kolejna rzecz. Mamy tak naprawdę w Jędrzejewie i w Kluczu nie mamy pierwszych klas. Tak naprawdę przez najbliższe 6 lat będzie, przez 6 lat nie będzie w tych oddziałach żadnych dodatkowych klas, bo nie będzie. W tym roku nie ma pierwszej, na drugi rok nie będzie drugiej klasy. To daje nam 5 pomieszczeń potrzebnych. Na drugi rok przyjdzie, by było w Jędrzejewie i w Kluczu 6 oddziałów. W Kluczu jest 7 oddziałów. W Jędrzejewie też jest 6 klas, a w Kluczu jest 7. Na drugi rok tak naprawdę nie trzeba nic zrobić, żeby dalej funkcjonowała ta placówka. Problem się robi dopiero za 2 lata, tak naprawdę, kiedy dojdą kolejna klasa i będzie 8 klas. Wystarczy tak naprawdę rozbudować w Jędrzejewie jedną klasę i przez najbliższe 5 lat można składać wnioski i ustosować tak budżet i cały wieloletnią prognozę inwestycyjną i załatwić środki na rozbudowę dalszą szkoły podstawowej w Jędrzejewie, czy dobudowaniu też jednego oddziału w Kluczu. Tak naprawdę wystarczy wyremontować też pomieszczenie na przedszkole i w Kluczu też się przez najbliższe 5-6 lat zmieszczą jeszcze dzieci w szkole. Dopiero za 8 lat będzie problem dobudowania, rozbudowania w Kluczu i w Jędrzejewie. Tak na powiem, że warto rozważyć to, żeby zostały 8-klasowe szkoły, nie robić, nie likwidować szkół 1-3, bo to jest degradacja. Naprawdę stworzycie tak, jak podniecie tą uchwałę, to na przykład podam, więc że jest 6 klas, ma być 1 klasa, 1-3, są 3 klasy zajęte, z tego co było rozmowa na zebraniu wiejskim w Jędrzejewie, jedna klasa ma iść przeznaczona na salę do ćwiczeń dla dzieciaków. Ma być otwarty oddział 6 lat, zostaje jedna klasa komputerowa. Tak naprawdę za chwilę radni się obudzą, no po co klasa komputerowa, i tak dzieci zajęć informatyki nie mają w klasach 1-3, to może są kiepskie warunki w Pruszynowie, to przenieśmy dzieciaki z Pruszynowa z przedszkola do Jędrzejewa. I tak, jeżeli nie będziemy stali wspólnie za obroną
przedszkoli i szkół w naszych małych miejscowościach nie będziemy o nie dbać, nie tylko będziemy się skupiać w jednej dużej miejscowości, to tak naprawdę rozwalimy cały system i za chwilę wszyscy przygłosują i Pruszynowo, żeby było w Jędrzejewie, w Pruszynowie już nie będzie oddział. Za chwilę w Dębem się zdobi małe dzieci, to pana wiceprzewodniczącego poprze tym, żeby nie zamknąć, bo i tak będzie 13 lat, przegłosują go. My musimy dorosnąć do świadomości, że musimy dbać o to, żeby rozwijać też społeczeństwo lokalne, a nie tylko skupiać się na jednym problemie. Kolejna sprawa, za chwilę ktoś stanie i powie, no tak, ale co z tymi pomieszczeniami, które są w budynkach? No w tych budynkach można wykorzystać równie dobrze na to, żeby przenieść tam bibliotekę gminną, żeby tam przenieść GOK. Czy nawet udostępnić strażakom, którzy nie mają tu w sali pomieszczeń do spotykania się. Proszę, rozumiem, że ma pan na myśli gimnazjum, tak? Tak, gimnazjum albo ewentualnie szkoła. Ja tylko podaję przykład, że można też rozwinąć. Pomyślcie też o tym, żeby rozwijać naprawdę. Bo jak będziemy myśleć, bo tak naprawdę idziemy, rozwijamy się o małe, robimy spotkania i kombinujemy tak, żeby radni zagłosowali, żeby ograniczać. Przestańcie my radni, bo to wy macie główną decydującą rolę w tym, żeby pilnować i zadbać, żeby wszystkie, cała gmina równo się rozmieniała. Nawet jeżeli chcecie budować jaką drogę, tam musicie mieć większość, wam w niczym nie pomoże, tylko większość was decyduje o tym, jak to ma być. I uważam jedno, że szkoły w Jędrzejewie i w Kluczu powinny zostać rozbudowane od 1 do 8. Ja nie widzę inną, a jak chcecie zrobić 1-3, to w ogóle od razu zamknijcie, bo sobie koszty narobicie i przenieście wszystko do Lubaszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.